Barki lubią pracować z rotacją. Teraz będziemy mieli bardzo fajny trening, który to wszystko jakby rozjaśni i pokaże Wam tą pracę tej obręczy barkowej. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Dobry Trenera. Jest ze mną znowu Krzysiek, jesteśmy znowu na forficie, naszej nowej salce do crossa. Teraz jeśli mówimy o urazach barków, to trzeba też wspomnieć o jakby najważniejszym ćwiczeniu wzmacniającym na barku i tych ćwiczeniach, które angażują jak najmocniej właśnie te barki, czyli wszystkie ruchy wyciskania nad głowę, tak? Wszystkie ruchy różnych wyciskań. Z tym wyciskaniem jest generalnie taki problem, że wykonując je na sztangach, większość osób ma niewystarczający poziom rotacji zewnętrznej w barkach. Generalnie, totalnie odradzam wykonywanie ze sztangą za plecy ruchu wyciskania wszystkich. Jeśli ta rotacja zewnętrzna nie jest wystarczająca, też ograniczyłbym wyciskanie sprzed siebie. Jeśli nie musicie tego robić, jesteście jakimiś zawodowymi sportowcami, wiadomo, crossfitterzy wykonują te wszystkie push pressy, ćwiczenia. Jeśli nie musicie tego, bym to ograniczył. Dlaczego? Staw barkowy jest tak zbudowany, że lubi pracować z rotacją. Tak? Jeśli pracujemy, wykonujemy optymalna praca, są zaczynamy następnych ćwiczeń, które mam dla przygotowane. Optymalna praca barku jest, kiedy wykonujemy unoszenie i rotację. Niestety to ułożenie na sztandze ogranicza nam tą rotację i przez to mogą rodzić się problemy z barkami. Drugą rzeczą, która jest też takim niezbędnikiem, jeśli chodzi o w ogóle ćwiczenia wyciskania nad głowę, czy w ogóle możecie wykonywać, proszę jeszcze ułożyć się przy ścianie, jest takie ćwiczenie sprawdzające. Ustawiamy się przy ścianie, pięty dotykają do ściany, lekka lordoza zachowana, żebra schowane. Wykonujemy ruch na prostych rękach unoszenia ramion za głowę. Tak, lordoza. Jeśli łamiecie tu już tą pozycję, uciekają Wam żebra, wyginacie kręgosłup, nie dotkniecie rękoma ściany, prostymi rękoma ściany, to jest znak, że nie jesteście na razie gotowi, nie powinniście wykonywać jakiegokolwiek ruchu wyciskania nad głowę. Teraz pokażę Wam kilka ćwiczeń, które pomogą Wam troszeczkę może zniwelować te bóle, które macie podczas ruchu wyciskania, jak sobie przejść spokojnie od wzmacniania tych wszystkich głębokich mięśni, żeby to ponaprawiać. Idziemy dalej. Mówiłem Wam o tym, że barki lubią pracować z rotacją. Teraz będziemy mieli bardzo fajny trening, który to wszystko jakby rozjaśni i pokaże Wam tą pracę tej obręczy barkowej. Czyli stajemy sobie w pozycji na taśmie, teraband, bądź jakiejkolwiek innej. Pozycja brzuch spięty, proste plecy, barki ustawione i wykonujemy ruch wyciskania nad głowę taśmy, tak? Krzysiek, proszę, żeby uniósł maksymalnie w górę i zobaczycie, że tak naprawdę ta rotacja wykonuje się samoczynnie. I wracamy. Wykonaj kilka ćwiczeń. Trzymamy bark w miarę wysoko. Patrzcie, jak tu się rotuje. Ten ruch, tak naprawdę, jak Krzysiek, proszę, żeby tylko wycisnął nad głowę, ten ruch rotacji nawet jest jak najbardziej naturalny. Jeśli podczas tego ćwiczenia nie odczuwacie bólu, znaczy, że możemy przejść dalej, możecie spokojnie sobie wykonywać jako wzmocnienie tej obręczy barkowej, w szczególności jeśli podczas wszystkich ruchów wyciskania, czy na klatkę, czy nad głowę czujecie ból w barku, zacznijcie sobie od tego ćwiczenia, które wzmocni nam te wszystkie struktury i nauczy pracy barku z rotacją. Oddychamy, trzymamy głowę prosto, pamiętajcie, żeby nie odginać za mocno żeber i pracujemy. Bardzo fajnie to wszystko pracuje. Drugim ćwiczeniem, które jest alternatywą dla wszystkich ćwiczeń wyciskania nad głowę na barki, jest wyciskanie w takiej pozycji pośredniej. Czyli jesteśmy pomiędzy wyciskaniem na klatkę, a pomiędzy wyciskaniem nad głowę. Większość z Was powie mi, dobra, ale to już nie ćwiczenie na barki, tylko bardziej na klatkę. Dla mnie przy rozpisywaniu treningów nie jest tak bardzo istotne to, jakie grupy mięśniowe pracują przy danym ćwiczeniu, tylko jakie ruchy w stawach wykonujemy, tak? Pamiętajcie, mamy trzy płaszczyzny, strzałkowa, czołowa i poprzeczna. Mamy ruchy wyciskania, ściągania, rotacji. Dla mnie to jest jak najbardziej ćwiczenie wyciskania nad głowę, tylko jest takim jakby pośrednim ćwiczeniem dla osób, które mają problemy z wyciskaniem nad głowę i problemy z barkiem. Jest to bardzo fajna alternatywa, gdzie i tak te mięśnie obręczy barkowej, troszeczkę klatki piersiowej będą zaangażowane. Przechodzimy do ćwiczenia. Łapie Krzysiek, proszę Krzyśka, żeby złapał sztangę. Pamiętajcie o pozycji, tak? Proste plecy, głowa skierowana na wprost. Brzuch spięty, pośladki spięte, proste plecy. I wykonujemy ruch wyciskania nad głowę. Na wydechu.
Tak jest. Pilnujemy, żeby były proste plecy i wracamy. Wykonaj jeszcze kilka powtórzeń. Mówię, to ćwiczenie jako alternatywa dla ruchu wyciskania, dla wzmocnienia tej obręczy barkowej. Jeśli macie problemy z tymi wszystkimi ćwiczeniami na wyciskanie, jest bardzo dobre i gdzieś pozwoli te wszystkie te mięśnie głębokie też przy okazji wzmocnić ich struktury. Kolejną progresją tych ćwiczeń, jeśli już bardzo dobrze opanujecie te dwa wcześniejsze ćwiczenia, jest podobne ćwiczenie wykonywane właśnie z kettlebellsem. Czyli też trzymamy chwyt neutralny, pamiętajcie o ustawieniu obręczy barkowej, ściągnięcie, opuszczenie do dołu, chwyt neutralny i łapiemy kettle. Robimy jak do zarzutu, przychodzimy, pamiętajcie trzymać łokieć troszeczkę powyżej linii barku. Tutaj mamy dodatkowy element stabilizacji tej obręczy barkowej i też wzmacnianie chwytu. I wykonujemy wyciskanie na głowę. Na wydech, tak jest, bardzo dobrze. Wdech. Pamiętajcie, cały czas łokieć jak najbliżej. Unikamy jeszcze tego wrotowania na zewnątrz, tak? Bardzo dobrze. I wysuwamy całą łopatkę. Mówię, tylko po poziomie tego ćwiczenia, jeśli opanujecie bardzo dobrze dwa poprzednie. Jest to już dosyć ciężkie ćwiczenie na początku, ale bardzo fajne jako progresja do ustabilizowania całej obręczy barkowej i naszego barku. OK? Dzięki Krzychu. Ostatnią progresją dla tego ćwiczenia, mówię, jeśli jesteście w półklęku w odciążeniu, możemy to próbować normalnie wykonywać w stanie, tak? Jest to najcięższa wersja. Mówię, powinniście do tego momentu, jak już opanujecie wszystkie te cztery ćwiczenia, te barki, zobaczcie, że zupełnie inaczej będą pracować, ta praca będzie dużo bardziej wydajniejsza. Może minie ból w tych barkach. Dziękuję bardzo Krzyśkowi, że był świetnym modelem przy ćwiczeniach. Oglądajcie portal Zapytaj Trenera i do usłyszenia. Cześć.